Dzień dobry Państwu, moim i Państwa gościem jest Ewelina Ellert, florystka. Dzień tak, dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień właśnie dla florystów, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Florysty. No i z tej okazji porozmawiamy sobie właśnie tutaj w bardzo pięknym anturażu, można powiedzieć, że właśnie autorskim. I tak. pierwsze moje pytanie jest takie, co jest teraz w modzie, jeżeli chodzi o kwiaty? Ja uważam, że kwiaty w ogóle są w modzie. I każdemu podobają się różne gatunki kwiatów. To zależy kompletnie indywidualnie od każdej osoby, co się podoba. Ale teraz takim hitem, że tak powiem, jest kolorowa gipsóweczka, którą mamy tutaj. To jest coś takiego, co kupują młodzi ludzie, ale też jakby starsze panie też. Guździki na przykład bardzo wróciły do łask, bo są w niesamowitych kolorach i bardzo pięknie się trzymają. No i każdy też lubi takie kwiaty, które są rzadko spotykane albo takie, których nie ma w danym sezonie, czyli na przykład piwonie. Jeszcze nie pojawiły się u nas na ogródkach ani nie można ich kupić w sklepach, a, a takie, które my sprowadzamy i, i są dostępne, to się cieszą dużą popularnością albo konwalie. Konwali też jeszcze teraz nie ma, a jeżeli są gdzieś dostępne, no to fajnie je dostać, bo wtedy ktoś, kto je... Obdarza osobę kwiatami, no ma coś niezwykłego do zaoferowania, nie? Nie to, co wszyscy dookoła. No to czyli taka symbolika. A ludzie biorą te kwiaty ze względu na to, że są ładne, czy ze względu na to, że jeszcze jest jakieś takie ich zastosowanie bardziej praktyczne? Czy ty to coś takiego zauważyłaś może? Nie, praktycznego zastosowania nie ma. Ewentualnie niektórzy właśnie zwracają uwagę na trwałość tych kwiatów. Czyli wybierają jednak takie kwiaty jak goździki zamiast róż, bo róże krócej stoją, prawda? Albo margaretki, alstromerie. Dużo jest rodzajów kwiatów, które po prostu długo stoją. Ale, yy, ale to tylko jakby to jest yy, ewentualnie jakieś kryterium, albo te kwiaty, które po prostu im się podobają, które wpadną w oko, tak jak ubrania. Idziemy do sklepu i pewne się podobają, niektóre się podobają, niektóre nie. Mhm. A jakie takie z tych kwiatów, które tutaj mamy, albo takich ogólnych, które są dostępne w Polsce, można e, posadzić u nas na przykład e, w, na balkonie? Bo większość z nas ma balkony, mniejsza część osób ma ogrody, wiadomo, no w mieście to już w szczególności. Tak. E, wiesz, co powiem Ci tak? Ja na swoim balkonie obecnie mam jeszcze bratki, bo posadziłam bratki i na pewno do końca maja one u mnie będą pięknie kwitły i są jadalne. W ogóle okay. podkreślam, jakby ktoś nie wiedział. Ja nie do sałatki można dodać te drobniutkie takie e, goździczki i wyglądają przepięknie. Ja na wielkanoc użyłam pełną do, do nawet do ciasta, więc e, tak urozmaicają trochę potrawy i bardzo ładnie wyglądają. Ale m, zaczyna się, za, pojawiają się już pierwsze pelargonie, my to tak potocznie nazywamy pelaśki, ale to, że tak powiem, ludzie z branży tak mówią, pojawiają się, ale jednak jest taki przesąd, żeby zasadzać je dopiero po zimnej zośce. A co najczęściej sadzimy na balkonach? Najczęściej sadzimy pelargonie, ponieważ są stosunkowo łatwe w uprawie, i mają bardzo dużo kwiaty, długo kwitną, ale prawdę mówiąc, ktoś, kto chce mieć jakby nietypowe rozwiązanie no bo na większości balkonów spotkamy jednak albo Pelargonie, albo Surfinie, albo Petunie jak ktoś chce spróbować coś innego, no to. Może sięgnąć y, tak samo po piękne y, żonkile, y, po kocanki, po y, różne innego typu kwitące kwiatki. Jest ich mnóstwo, teraz mam w głowie po prostu cały y, wachlarz możliwości, który można tam, co można tam posadzić, ale no najbardziej popularne są jednak pelargonie. Mm -hmm. Rozumiem. E, Okej, okay. a jak właściwie takimi kwiatami się zajmować, bo jest parę osób, które chciałyby mieć, one sobie rosną, no ale przecież trzeba nimi się jakoś zajmować, to pewnie zależy w dużej mierze od gatunku, ale tak, czy jest może jakaś taka uniwersalna zasada, jak należy dbać, no bo wiadomo, są takie kwiaty, które szybko więdną, trzeba je szybko wymienić, ale są takie trwalsze, jakieś takie krzewy, mam na tutaj na myśli... Takie większe, doniczkowe, takie, które nam rosną. Tak. Albo na przykład w sklepach też widziałam takie małe drzewka. No właśnie tutaj też jest pewnie bardzo dużo instrukcji, bo to chyba tak. są dosyć wymagające rośliny. Właśnie, niektóre są wymagające, inne są w ogóle niewymagające. To zależy od rośliny. I najlepiej rośliny oczywiście kupujemy, gdzie? kwiaciarni, bo tam pani, pomoże od razu i przedstawi cały instruktaż jak zajmować się daną rośliną. Nawet jak tu przyszłam do was, to zobaczyłam pomieszczenie, w którym nie ma okien. Jest taki kwiatek, który nazywa się Zamykułka. On nie potrzebuje um, światła takiego um, z dworu, tylko wystarczy mu te lampy, które tutaj macie. Każdy kwiatek ma swoją, że tak powiem, instrukcję obsługi. Są takie kwiatki, które są um, bardziej wymagające, a te, o których można zapomnieć i nawet. Po jakimś czasie, jak się je podleje, to, to po prostu wstaną i nic im nie będzie. Wszystko, panie, które pracują w kwieciarni, wszystko wiedzą i wszystko mogą powiedzieć. I nawet dla kogoś, kto powie, że wie Pani, to ja zasuszam wszystkie kwiaty, albo wie Pani, to ja wszystkie przelewam. Znajdziemy coś odpowiedniego, bo jest tyle tych roślin, że naprawdę jesteśmy w stanie dobrać dla każdego kwiatuszka, żeby potem cieszył oko i, i pięknie się prezentował w pomieszczeniu. Bo, bo spójrzcie tu, jak wygląda, wasze, jak zmieniło się wasze pomieszczenie w chwili, kiedy przyniosłam te bukiety. No zupełnie to inaczej wygląda. No, na pewno jest o wiele bardziej kolorowo. Tak. Od razu się e... poprawia nastrój. Tak, dokładnie. Nie? Tak Rzeczyliście... jest. Tak, dokładnie. Natomiast e, załóżmy, że ja bym chciał kupić taką roślinę, tylko u mnie jest problem Ale z na balkon czy do domu? E, myśl... Mi się wydaje, że na, tak, na przykład na parapet, bo ja niestety nie mam balkonu u siebie, mhm. mam tylko parapet, mógłbym tam postawić roślinę. Tak. No i ja też mam taki problem z regularnością, jeśli chodzi o podlewanie, to jaki kwiat byłby, albo roślina dla mnie najbardziej odpowiednia. Wiesz co, ja Ci powiem, bo, bo my się troszkę tam już znamy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, bo to jest takie dziwne troszkę schorzenie florystów, że jak yy, znają już jakąś osobę, to Myślą, jakiego kwiatka mogłyby jej dać przy nadarzającej na, na się okazji. I ty wiesz, czym mi się skojarzyłeś? Że Tobie by się bardzo podobały rośliny, które są owadożerne. E, czyli są takie, które jedzą muchy, e, które mają specjalną substancję w środku, która je wabi. I wtedy, kiedy one się tam pojawią, one się zaciskają. One są różnych rozmiarów, mając banki, są takie z paszczą taką, która się otwiera i zamyka. Bardzo by Ci się to podobało. No a jak się właśnie takim kwiatem zajmować? Jeżeli masz odpowiednią osłonkę dobraną pod niego, no, bo, no, no pewnie tak, no bo nikt nie lubi e, trzymać kwiatów w tej gołej, brązowej doniczce, bo ona jest po prostu brzydka. E, trzeba ją czymś ładnie, o, o, trzeba go ładnie ozdobić, albo koszyk, zależy co komu pasuje do wnętrza. Jeżeli to jest jakieś wnętrze boho, no to wtedy koszyk. Jeżeli masz e, bardziej glamu. No, to wtedy jakaś może złota albo srebrna, świecąca doniczka i wlewasz po prostu wody do osłonki, Do tej doniczki, która stanowi osłonę tej, tej brązowej. I robisz to raz w tygodniu. Albo jejku, jak gdybyś te kwiaty dostał, to nie musiałabym ci o tym przypominać, bo one są tak interesujące, że po prostu sam byś zobaczył, że brakuje im wody. No właśnie, mi się ostatnio wyświetliło w internecie takie targi właśnie roślin owadożernych. To... Byłam na nich. No, i... Byłam na nich cudownie było no właśnie ja Jest żałuję bardzo dużo żałuję że nie miałam właśnie okazji tam być e... tam było też bardzo dużo bonsai o to są te takie małe takie drzewka, drzewka można tak mówić, to właśnie. są takie małe miniatury drzewek one też wymagają takiego jakoś specjalistycznego podejścia tak tu tak tu musi być ktoś kto rzeczywiście komu zależy na tej roślinie ona musi mieć stałe nawodnienie ale ona nie może być przelana to nie jest łatwy kwiat do hodowli, ale no jest, robi wrażenie, jest imponujący. Jak się wchodzi do kogoś do wnętrza i rzeczywiście widzisz to małe drzewko, które tam kwitnie, e, no, to jest, no to, to, to jest fajnie, ale no, tym, ten kwiatek jest dla wymagających. Właśnie, jak jesteśmy już w temacie tych egzotycznych roślin, to powiedz mi, czy ty jesteś zwolenniczką robienia dżungli w pokoju, żeby było dużo takich wielkich roślin zielonych, pełno takich dońców? Czy, wiesz co, powiem ci tak, zależy od wnętrza. Okay. Bo y, tak uważam, że do każdego wnętrza trzeba dobrać, dodać inne rośliny, wiesz, bo y, właśnie jeżeli chodzi o styl boho w, w domu, w mieszkaniu, czy... W, w, w na zasadzie tylko jakichś dodatków, które są w mieszkaniu, to oczywiście pięknie wyglądają duże skrzydło kwiaty, które nie dość, że się prezentują z tymi białymi kwiatami, to jeszcze, do tego, e, to jeszcze do tego oczyszczają powietrze. I pięknie wyglądają areki, palmy różnego rodzaju, bluszcze zwisające ze ściany właśnie tak, no to wtedy to wygląda super. Ale jak mamy taki minimalizm, czy takie typowo męskie wnętrze, to nie wyobrażam sobie e, zasypać je wielkimi kwiatami doniczkowymi, a, ale wręcz postawiłabym albo trochę się do żarty, u takiego, tego, takiego typowego singla, albo y, takie drzewko bonsai, coś takiego jakby nietypowego, już dla takiej rodziny z dziećmi, no to można y, się y, pokławić bardziej na to, żeby kupić kwitniące rośliny, no bo dzieci lubią jak coś kwitnie, ładnie wygląda, y, cyklameny, y, fiołki afrykańskie, no i z dziećmi, no, no fajnie jak. Nie wierzę, że jakiekolwiek dziecko nie cieszyłoby się, jakby mu ta roślinka pięknie rosła, kwitła, rozwijała się. No to jest takie przyjemne, nie? Więc dla każdego coś innego o, tak bym to odpowiedziała na to pytanie że dla każdego coś innego. No właśnie, yy, bo głównie mówiliśmy o mieszkaniach, i tak. teraz chciałbym trochę e, wyjść. napomknąć wyjść, tak, wyjść. <laughs> Załóżmy, że mamy tutaj ogród, wychodzimy do tego ogrodu, jest pełno pięknych, różnych roślin, albo też inaczej, nie ma tam nic. I pytanie: jak taka osoba. Powinna zacząć robienie takiego ogrodu. Bo jak przyjdzie i kupi taki kwiatek albo taki bukiet, to to raczej nie o to chodzi. To chyba się jakoś nie do końca rozwinie, bo to ma być w celach dekoracyjnych, aniżeli się samemu rozwijać, jak dobrze rozumiem. Tak. Do ogrodu najczęściej klienci wybierają cebule kwiatowe. Czyli tak jak tutaj mamy żonkile, one, są, one wyrastają z cebulek. Te cebulki potem można delikatnie na, na, na jakiś krótki okres czasu przechować w piwnicy, żeby troszkę się zasuszyły, bo to o to chodzi, a potem wsadzić do ziemi. I wtedy e, praktycznie rok w rok na moim ogródku też tak jest, bo też mam ogródek działkowy. Wyrastają takie żonkile czy ce, cebule tulipanów. No to też, to też jest fajna opcja. Ale dla osoby, która dopiero mm, zaczyna przygody z kwiatami. No, to właśnie polecałabym tulipanki, żonkile, ewentualnie mieczyki w formie cebul. Wkopiemy je w ziemi, a na przyszły rok zobaczymy, jak one pięknie wyrosną. No, to wtedy to jest duma, nie? Że udało się coś zrobić. Bo takie rośliny jak piwonie, na przykład, które mamy tutaj, one też występują w wersji doniczkowej, oczywiście, ale one są trudne w hodowli, więc tego bym nie polecała tym, tym którzy zaczynają. Albo hortensje. One muszą mieć odpowiednie pH gleby, żeby odpowiedni kolor zachować, odpowiednie naświetlenie. Ale roślinki cebulowe, nawet na moim ogródku, który jest praktycznie cały w cieniu, rosną rok w rok przepięknie. No właśnie, pogoda się poprawia, jest coraz cieplej, coraz więcej z nas. Y korzysta z ogródków działkowych, zatem tak, nic innego, tak. tylko przychodzić do kwiatarni kupować te cebulki, tak. albo decydować się na upiększanie e, naszych e, mieszkań tak. od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Tak. E, ja bym chciał Ci życzyć wszystkiego dobrego oraz e, wszystkiego dobrego wszystkim florystom, którzy uwielbiają właśnie kwiaty, rośliny i tym podobne, no bo to przede wszystkim e, jest piękne, no bez tego na pewno na świecie byłoby smutno i przede wszystkim nie byłoby czystego powietrza. A moim Gościem była Ewelina Elert, florystka. Super, dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.